Znajdujemy się w Centrum Symulacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Cały ten budynek jest poświęcony praktycznej nauce zawodu. Staramy się, żeby te najprostsze rzeczy, które na pewno będą codziennością lekarza, żeby były tutaj dobrze przećwiczone. Na przykład pacjent z bólem zamostkowym zgłasza się do SOR-u i co zrobisz? Gro zajęć to były symulacje wysokiej wierności, czyli krótko mówiąc takie scenki, jakie mogą napotkać w życiu codziennym. Słyszysz mnie? Tak. Możesz chodzić? Tak. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach projektu Power. Innowacyjność w naszym budynku polega na tym, że pozwalamy studentom popełnić tutaj pomyłki. Będziemy wypuszczać absolwentów, którzy będą mieli tak zwaną świadomość sytuacyjną i dużo więcej rzeczy będą umieli wykonać osobiście.